Dzień dobry Państwu, Ewa Pawela na kanale Reset Resetu. Proszę Państwa, minęło parę dni od feralnej, nadzwyczajnej, wakacyjnej sesji polskiego Sejmu, kiedy to w ostatnim dniu, 17 sierpnia, przepchnięto kolanem, bo inaczej tego tak nie można nazwać, niechcianą w zasadzie przez nikogo ustawę, a raczej nowelizację ustawy o prawie górniczym i geologicznym. Dlaczego mówię, że przepchnięto i dlaczego pozwalam sobie to skomentować w ten sposób, że styl w ogóle procedowania nad tą ustawą, no, pozwala stwierdzić, że PiS popełniło harakiri wyborcze, co albo można zinterpretować jako fakt, że prezes Kaczyński stracił swój słynny instynkt polityczny, albo że po prostu w grę wchodzą jakieś inne scenariusze. No i partia rządząca uznała, że nie musi się już w ogóle liczyć z opinią swoich wyborców. Proszę Państwa, tą nowelizację prawa, a chodzi tutaj nie tylko o ustawy dotyczące prawa górniczego i geologicznego, ale jakby dostosowano do tych kwestii cały szereg innych ustaw na mocy poprawek, więc ta ustawa pojawiła się i została przyklepana w pierwszym głosowaniu przez Sejm, no w trybie absolutnie ekspresowym. To spowodowało, że społeczeństwo, a przynajmniej świadoma jego część, obudziła się tutaj taką whistleblowerką, czyli osobą, która podniosła ekspercki alarm, była inżynier Teresa Adamska. Media społecznościowe podchwyciły i w związku z tym ruszyła ogromna akcja uświadamiania senatorów, jakie głupstwo, a nawet jaką zbrodnię na narodzie polskim popełnią, jeżeli zaaprobują ten projekt ustawy w Senacie. Udało się senatorów przekonać, odrzucili tę ustawę i wnioskowali po prostu o całkowitą rezygnację z dalszego jej procedowania. Zgodnie z obiegiem wydarzeń legislacyjnych, ustawa wróciła do Sejmu, została poddana powtórnej analizie dwóch komisji sejmowych i te komisje na łącznym posiedzeniu przychyliły się do zdania senatorów, wnioskowały, aby tą ustawę, żeby z niej po prostu zrezygnować, żeby trafiła do kosza. W tej sytuacji, ponieważ takie były nastroje w Sejmie, posłowie również otrzymali pełną informację o tym, jakie zagrożenia no, to nowe prawo za sobą pociągnie. W tej sytuacji marszałek Witek wykonała na ostatniej regulaminowej sesji przed wakacjami, czyli z końcem lipca, wykonała tak zwany strategiczny unik. Nie głosowano wówczas tego projektu, bo wtedy on by przepadł całkowicie. Natomiast zarządzono nadzwyczajną sesję dodatkową w połowie sierpnia. Wszystko wyglądało na to, że sprawy pójdą swoim zwykłym trybem, to znaczy, że jeżeli dwie komisje sejmowe zaopiniowały ten projekt negatywnie, no to on zostanie logicznie odrzucony. Stało się jednak inaczej. I stało się inaczej mimo, że my wiemy z kuluarów sejmowych,
że większość posłów, w tym również posłowie PiS-u, była przeciwna tej ustawie. Ja na przykład dostałam informację zwrotną, że po prostu moje filmy na ten temat, które zaraz Państwu pokażą, krążą sobie po parlamencie, a nawet, że posłowie PiS-u je rozsyłają w mediach społecznościowych. I skoro tak, proszę Państwa, to wobec tego ja się czuję upoważniona, żeby tym posłom, którzy wbrew swojej analizie, wbrew swoim przekonaniom i wbrew swojemu sumieniu zagłosowali jednak 17 sierpnia za przyjęciem tej ustawy, ja po prostu im wyłuszczę, co się skutek tego zadzieje z ich karierą polityczną i co w ogóle się zadzieje z ich formacją polityczną. Postaram się zrobić to w miarę skrótowo. Ja przewiduję jeszcze parę kolejnych programów na ten temat, dlatego że ta ustawa jest wyjątkowo pojemna. Tutaj jest parę bardzo ważnych naruszeń naszych dóbr osobistych, naszych wolności. Tu jest ewidentna sprzeczność z ustawą najwyższą, czyli z konstytucją. I to naprawdę trzeba po pierwsze uświadomić klasie politycznej aktualnej, a po wtóre trzeba naprawdę zmobilizować wszystkich Polaków i doinformować ich, co tak naprawdę w tej kadencji Sejmu PiS, partia Kukiz i jeszcze takie koło poselskie Polskie Sprawy, bo to oni ten projekt przegłosowali, co oni nam zgotowali i o co możemy mieć do nich pretensje. I to pretensje na tyle poważne, że bardzo wiele osób mówi o zdradzie i bardzo wiele osób mówi o wyciągnięciu konsekwencji prawnych w stosunku do tych wszystkich osób, które te decyzje podjęły, żeby wbrew naprawdę rzetelnym informacjom, jakie otrzymały, przedłożyć swoją karierę i interes swojej partii nad interes narodu i, proszę Państwa, nad interes polskiej ziemi. Ja dla Państwa przygotowałam, jak zawsze, prezentację, dlatego że, jak się mówi, to obraz mówi tyle, co tysiąc słów, więc skrócimy sobie w ten sposób to nasze spotkanie. Dla mnie jest niepojęte, jakim cudem można było podjąć taką decyzję w roku wyborczym i to praktycznie w przeddzień wyborów i jakim cudem, no absolutnym chichotem historii, ktoś podpowiedział PiS-owi, że najlepszym hasłem wyborczym będzie hasło pod tytułem Bezpieczna przyszłość Polaków. Zobaczycie Państwo, jak się do tego ma rzeczywistość w świetle kolejnych paragrafów tej ustawy, którą nam zafundowali. Ale proszę Państwa, ku wspomnieniom współrodaków z mojej przedziałki wiekowej, a ku nauce pokoleń młodszych, chciałam Państwu przypomnieć taką piosenkę satyryka Wojciecha Młynarskiego pod tytułem Co by tu jeszcze spieprzyć, panowie, co by tu jeszcze. To była piosenka, która nas szalenie bawiła w schyłkowym PRL-u, po prostu dlatego, że była to bardzo trafna satyra na tak zwanych do pierwszych sekretarzy partii.
to znaczy tych ludzi, którzy z nadania partyjnego, mimo absolutnego braku kwalifikacji do zarządzania czymkolwiek, po prostu dostawali w tamtych komunistycznych realiach władzę do ręki nad jakimś powiatem, województwem czy szerzej ministerstwem krajowym, no i po prostu dawali upust swojej niezależności, czyli lekkomyślności, i wynikały z tego naprawdę bardzo poważne kłopoty. Ponieważ no, system był totalitarny, więc nie można było temu normalnie przeciwdziałać, można się było tylko z tego śmiać. Piosenka jest wyjątkowa zarówno w melodii, wykonaniu, jak i przede wszystkim w warstwie tekstowej. Serdecznie polecam młodym pokoleniom, to potrwa niecałe 2 minutki, wysłuchanie tego utworu. I to naprawdę jest kwintesencja tego, co zrobił PiS. Z tym, że, proszę Państwa, no, trzeba bardzo wyraźnie zaznaczyć, że posłowie PiS-u osiągnęli tutaj absolutne mistrzostwo. To znaczy spieprzyli, przepraszam, wszystko i to na tysiąclecie. Dlaczego? Dlatego, że bardzo ważnym i najbardziej oprotestowanym elementem tej ustawy nowego prawa geologicznego i górniczego była możliwość zatłaczania pod polską ziemię mniej więcej na obszarze 50% kraju pod bardzo dużym ciśnieniem sprężonego, skroplonego dwutlenku węgla, co absolutnie, jak za chwilkę do tego dojdziemy, niszczy wszystko. I proszę Państwa, jeżeli nawet posłowie PiS-u, prawda, nie czują się absolutnie żadnej wiedzy, żadnej łączności czy więzi emocjonalnej z narodem polskim, to na Boga powinni byli przed podjęciem decyzji wciśnięcia tego guzika na tak, przynajmniej się zastanowić nad ekosystemami. Dlatego, że ten projekt sekwestracji CO2 po prostu prędzej czy później, ponieważ to jest zatłaczanie czy wtryskiwanie do górotworów, do podziemnych, bardzo głębokich zbiorników wód geotermalnych bądź solankowych, ogromnych ilości sprężonego gazu, trującego gazu, dlatego że w tak wielkim stężeniu CO2 jest trujący, a dodatkowo, ponieważ on jest odzyskiwany z różnego rodzaju procesów przemysłowych spalania, wobec tego jest zanieczyszczony w bardzo dużym stopniu no, różnego rodzaju innymi trującymi substancjami, trującymi gazami. W związku z tym jest to naprawdę całkowita ruina nie tylko polskiego narodu, ale również polskiej ziemi. I na to, proszę Państwa, nie ma wybaczenia. Tutaj nie ma zmiłuj się. Ci ludzie muszą za to odpowiedzieć. Oczywiście muszą odpowiedzieć w bardzo krótkiej perspektywie, to znaczy muszą zostać obłożeni śmiercią cywilną i polityczną. Już w tej chwili krąży po internecie tak zwana lista hańby, to znaczy lista imienna wszystkich tych posłów, którzy ulegli presji i którzy zagłosowali za. Ja, proszę Państwa, nie będę tej listy czytać, chociaż absolutnie się przychylam, że to jest nasza odpowiedzialność, odpowiedzialność każdego z nas, żeby tą listę poznać, żeby się dowiedzieć, którzy z tych politykierów, bo politykami ich nazwać nie można, którzy z tych politykierów startują z naszych okręgów wyborczych
i musimy dołożyć naprawdę wszystkich starań, łącznie z pikietami ich spotkań wyborczych, żeby uświadamiać ludziom, na kogo nie powinni zagłosować. Ci ludzie muszą być radykalnie wyeliminowani z polskiego życia politycznego, a jak Państwo widzicie, na 227 posłów PiS-u, którzy wtedy byli obecni na sali, głosowali, zagłosowało za aż 200, nie, przepraszam, liczba członków PiS-u to 227, zagłosowało 222, chociaż 5 było na sali, tylko po prostu nie wzięli udziału w głosowaniu, za było aż 219. Oparły się tej presji tylko 3 posłanki. I pozwolicie Państwo, że na razie zamiast listy hańby przytoczę listę chwały. Te 3 posłanki to 3 panie. Pani Teresa Hałas, pani Beata Mateusiak-Pielucha i pani Danuta Nowicka. I proszę Państwa, jak najbardziej powinniśmy je wszystkie 3 uhonorować w momencie wyborów. Natomiast cała reszta PiS-u do kosza. Do kosza sejmowego miała trafić ta ustawa, ponieważ za ich sprawą tak się nie stało. Musimy ich wyeliminować z życia politycznego. Po prostu dlatego, że w sposób oczywisty oni poszli do polityki nie na służbę, tylko dla nich to nie jest służba, dla nich to po prostu jest fucha. To jest pełny żółw, to jest pełne frykasów koryta. I musimy się po prostu pozbyć takich pasożytów i pozbyć takich trutniów, bo inaczej naprawdę no, grozi nam biada. I teraz, proszę Państwa, my się wszyscy zastanawiamy, dlaczego zapadły w PiS-ie takie decyzje. Naprawdę decyzje samobójcze. Nie tylko, prawda, samobójcze, czy nie tylko wyrok na nas wszystkich, ale również, no, gdybyśmy się posługiwali normalną logiką partyjną, to oni sobie strzelili samobója. Dlaczego? Dlatego, że jest oczywiste, że zadziałały jakieś bardzo silne środowiska lobbystyczne. I oni się po prostu sprzedali. Tutaj widzicie Państwo fragment wiedeńskiego kuriera z 7 lipca bieżącego roku. Artykuł nosi tytuł „Gdzie w Europie można zatłaczać czy schować pod ziemią duże ilości dwutlenku węgla”. I proszę Państwa, ja Państwu wyświetlam tutaj treść tłumaczenia tego artykułu. Dziennikarz wspomina, że tak naprawdę w Austrii od 2011 roku tego rodzaju zatłaczanie pod ziemię jest absolutnie zakazane w Konstytucji. I proszę Państwa, no ja wykonałam bardzo dużą pracę, żeby się zorientować, jak na to patrzą eksperci i obywatele z pozostałych krajów Unii. I tutaj konsensus jest ewidentny. To znaczy, nikt nie chce tego u siebie, każdy chce tego u sąsiadów. I w tym właśnie artykule dziennikarz, który się specjalizuje w tego typu kwestiach środowiskowo-technicznych, zaznacza, że no, do tej pory to było w ogóle nie do pomyślenia. Natomiast teraz ukazało się nowe badanie, przeprowadzone przez brytyjskiego konsultanta do spraw energii, Element Energy, i tenżeż konsultant jednoosobowo,
no niestety na razie anonimowy. Być może można go jakoś zidentyfikować. Przyjrzał się z bliska potencjałowi do tego typu, prawda, antyśrodowiskowego czy antyekologicznego zatłaczania tego CO2. No i uznał, że są trzy kraje w Europie, którym można podrzucić to kukułcze jaje. To jest Norwegia, Bułgaria i Polska. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o Norwegię, to jest absolutnie zrozumiałe, dlatego że tam już działa od kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu lat takie specjalne złoże pod dnem morskim. Stamtąd wydobywano gaz ziemny i do tych pustych przestrzeni jest wstrzykiwane to CO2 już od jakiegoś czasu i prawdopodobnie dlatego Norwegia również znalazła się na tej liście. Natomiast jeżeli chodzi o wstrzykiwanie tego do jakiegoś górotworu czy w ogóle na lądzie, no to tymi krajami, które zostały namaszczone na podziemne śmietniska czy podziemne krematoria, jak to mówi Wojtek Dobrzyński, no wybrano dwa, no chyba trochę, chyba najmniej szanowane w Europie, przynajmniej jeżeli chodzi o ocenę ich rządów, to znaczy wybrano Polskę i wybrano Bułgarię. I proszę Państwa, ja już pokazuję tą mapkę w większym wydaniu, która była dołączona do tego artykułu. Dziennikarz twierdzi, i tak mniej więcej na to pokazuje ta mapka, że w zasadzie w krajach tak zwanej Starej Unii nie ma warunków geologicznych do tego typu zatłaczania. Jest to, proszę Państwa, absolutna nieprawda, dlatego że ja mogę Państwu zacytować artykuł pani Anny Ludzki, który nosi tytuł Wychwytywanie i składowanie CO2, kontrowersyjny proces. I ona po prostu podaje w tym artykule, że owszem, były takie badania na terenie Starej Unii, ale stwierdzono, że no, tego nie można składować we Francji, tego nie można składować w Niemczech, chociaż jak najbardziej z geologicznego punktu widzenia po prostu optymalne takie struktury podziemne występują na przykład w basenie paryskim, czyli pod aglomeracją paryską i pod Berlinem. Tylko oczywiście, proszę Państwa, tam to jest absolutnie nie do pomyślenia. I na przykład pisze o tym otwartym tekstem pan Laurent Catois, Francuz, chemik, który odpowiedzialny za procesy utylizacji takich zanieczyszczeń przemysłowych. On mówi, proszę Państwa, zatłaczanie pod ziemię jest możliwe, ale jest niedopuszczalne. Jest niedopuszczalne po prostu dlatego, że nigdzie w krajach świadomych i jako tako wyedukowanych nie ma zgody społeczeństwa. Były już przeprowadzone takie próby. Pogonili wszystkich. Więc w tych krajach jest niedopuszczalne z uwagi na to, że ludzie zdają sobie sprawę, z jakim zagrożeniem mają do czynienia. I ci dobrzy ludzie, nasi sojusznicy z Europy, oczywiście British w 100%, po prostu uważają, że my jesteśmy na tyle głupi, na tyle nieokrzesani i mamy na tyle sprzedajnych i służalczych polityków, że u nas to przejdzie. U nas i w Bułgarii. I teraz, proszę Państwa, rozczytam dla Państwa tą mapkę, bo to jest niesłychanie ważne. W tej czarnej kropce jest podstawowa informacja,
że Europa potencjalnie dysponuje bardzo dużymi możliwościami takich podziemnych składowisk. Ocenia się, że to jest od 262 do 1520, uwaga, miliardów ton tego skroplonego dwutlenku węgla. I teraz ile tego szacuje się, że będzie można wstrzyknąć w Polsce? Od 13 do 209 miliardów ton. Mniej więcej na połowie terytorium naszego kraju. I jak mówi pani Teresa Adamska, to tak naprawdę również ma być pod aglomeracjami, największymi aglomeracjami. I jak państwo widzicie, prawda, pod Berlinem, pod Paryżem nie można, ale już na przykład pod Warszawą, pod Łodzią, ja to mówię w tej chwili orientacyjnie, prawda? Tylko staram się państwu uświadomić, z jakiego rodzaju sojusznikami w Unii Europejskiej mamy do czynienia. I tak naprawdę pozory są takie, że nasz rząd pręży muskuły, ale pręży te muskuły w sprawach i ja słucham różnego rodzaju telewizji europejskich. I nie są to absolutnie telewizje wrogie Polsce. Wręcz przeciwnie, spora część tych komentatorów, bo to są telewizje niezależne, i spora część komentatorów, którzy się tam wypowiadają, ma nawet polskie korzenie, są naprawdę propolscy, ale niestety no, oceniają bardzo trzeźwo partię rządzącą, również pod tym kątem, że dochodzi do całkowitego fałszu, jeżeli chodzi i wręcz teatru, jeżeli chodzi o sprzeciw PiS-u w stosunku do Komisji Europejskiej, dlatego że oni się naprawdę zgadzają na rzeczy, na które nikt inny by się nie zgodził. Dlatego, proszę Państwa, nikt nie oferuje tego typu możliwości zatłaczania pod ziemią chociażby premierowi Orbanowi. Nikomu nawet to do głowy nie przyjdzie, bo musicie Państwo wiedzieć, że to nie będzie zatłaczanie pod ziemię naszych tylko i wyłącznie spalin, czyli brudów przemysłowych. Autor tego wiedeńskiego artykułu pisze, że cała Europa się cieszy, że Niemcy już zaczęli budować rurociągi do Polski, żeby, prawda, upychać nam pod stopy swój niechciany dwutlenek węgla. Proszę Państwa, dla tych, którzy jeszcze tego nie obejrzeli, mam propozycję dwóch moich filmów. Filmów dość, no, dość wyczerpujących i bardzo faktograficznych, bardzo udokumentowanych. Jeżeli chcecie Państwo poznać panoramę ekspertów, to są oficjalne dokumenty, to są oficjalne badania naukowe na ten temat, w jaki sposób do tego odnoszą się naukowcy, w jaki sposób do tego się odnoszą ekolodzy i jakie są konsekwencje wszelkich możliwych opcji i technologii, jakie, prawda, naukowcy non-stop w tym fałszywym temacie pseudoekologicznym, bo przecież dwutlenek węgla to jest tak naprawdę zbawienny gaz życia, a nie jakieś paskudztwo, więc proszę Państwa, ja tam też tłumaczę, na czym polega sekta klimatyczna i na czym polega absolutne kłamstwo i ściema klimatyczna. Jeżeli kogoś z Państwa interesują dowody na ten temat, jeżeli ktoś z Państwa chciałby poznać merytoryczne argumenty, oczywiście najlepsza w tym jest pani Teresa Adamska, ale ja też opracowałam i jak mówię, bazuję na tekstach, bo ja nie jestem ani geologiem, ani
ani ekologiem, ale po prostu jestem semiologiem i daję radę czytać ze zrozumieniem. I proszę Państwa, jakie będą konsekwencje, jeżeli my dopuścimy do tego, żeby ta świeżo przegłosowana ustawa weszła w życie? Konsekwencje będą dramatyczne. Przede wszystkim to będzie skażenie wszystkich ekosystemów. Dlaczego? Dlatego, że ten gaz, zwłaszcza, że on będzie w stanie nadkrytycznym, on będzie kruszył górotwór. On będzie miał tendencję do uwolnienia się, więc to będzie zakwaszanie środowiska, zakwaszanie wód. To będzie po prostu może dojść do naprawdę bardzo poważnych szkód środowiskowych, jeżeli chodzi o faunę, jeżeli chodzi o florę, a w sytuacjach ekstremalnych może po prostu dojść do rozerwania takiego zbiornika pod ciśnieniem, może dojść do podniesienia się tego gazu. No i wtedy w tym programie, który w tej chwili jest na ekranie, znajdziecie Państwo też linka do filmu, który jest sprawozdaniem z takiej najsłynniejszej, chociaż nie jedynej katastrofy, kiedy doszło do takiego uwolnienia dużej ilości dwutlenku węgla, co się działo w Kamerunie i tam w takim jeziorze wulkanicznym. I tam po prostu doszło do uduszenia się. I to naprawdę była, jak widziałam te zdjęcia. Ci ludzie umierali we śnie, bo to się stało w nocy, ale zdjęcia są makabryczne, więc udusiło się około 1800 osób, parę tysięcy bydła i to w promieniu 30 kilometrów od miejsca tego erupcji tego gazu. Po prostu ludzie i zwierzęta umierali. Więc naprawdę to nie są żarty. To jest bardzo duże zagrożenie dla naszego zdrowia, dla naszego życia. I jeszcze raz, proszę Państwa, podkreślam, cóż ta biedna polska ziemia tym ludziom zawiniła, że chcą ją tak dramatycznie pokarać swoją głupotą i swoją lekkomyślnością. Natomiast dodatkowym aspektem, żeby nie dopuścić do wejścia w życie tej ustawy, jest fakt, że jeżeli my się zdecydujemy na zostanie tym podziemnym śmietnikiem, to automatycznie musimy zrezygnować z prawdziwego polskiego bogactwa, które mogłoby nam zapewnić tanią, czystą i bardzo stabilną energię, dlatego że mamy bardzo duże, w zasadzie na terenie 80% Polski mamy bardzo dobre warunki geotermalne i niestety, i tak mówi dyrektywa unijna z 2009 roku, kraje muszą wybrać albo staną się śmietnikiem dla tych bogatszych krajów i wtedy automatycznie rezygnują z eksploatacji swoich złóż geotermalnych bądź prawda, takich wód zdrowotnych typu solanki czy wody lecznicze. Po prostu dlatego, że technicznie jedno z drugim się wyklucza. I proszę Państwa, to jest naprawdę decyzja na dziesiątki tysięcy lat. To nie są żarty. Z tego nie będzie się można wycofać. Z tego nie będzie można zrezygnować. No ale, że tak powiem, nie będziemy na razie rozdzierać szat, dlatego że mam nadzieję, druga część tego naszego spotkania wleje Państwu w serce i animusz, i wolę walki, i nadzieję. Ale proszę Państwa, dodatkowym i wcale niebanalnym aspektem
tej nowej ustawy jest fakt, że została ona naprawdę sporządzona w sposób wyjątkowo niejednoznaczny. To znaczy, ustawa traktuje nie tylko o tej sekwestracji dwutlenku węgla pod ziemię, ale traktuje również o tak zwanym strategicznym zabezpieczaniu naszych złóż naturalnych. Przy czym chodzi tutaj za złoża strategiczne, mogą być uznane zarówno tak zwane tradycyjne złoża górnicze, czyli tak zwana własność górnicza, jak również tak zwana własność gruntowa. To znaczy na tą i to w trakcie debaty nad tą ustawą wyraźnie zostało powiedziane, że na przykład za takie złoże strategiczne można uznać piaski kwarcowe albo na przykład różnego rodzaju żwiry, gips i tak dalej, i tak dalej. I proszę Państwa, ta ustawa niczego nie precyzuje. Jeżeli nałoży się na siebie te wszystkie mapy tych wszystkich rodzajów złóż plus mapę tej sekwestracji CO2, to tak naprawdę obejmuje to 75% Polski. I teraz jest to ogromne zagrożenie dla nas wszystkich, jeżeli chodzi o nasze prawa własności. Dlaczego? Dlatego, że PiS postanowił oddać te wszystkie decyzje, które, jak mówię, ponieważ są absolutnie niedoprecyzowane, więc mogą być totalnie arbitralne, te wszystkie decyzje PiS postanowił oddać w ręce naczelnego geologa kraju, prawda, i ekipy wokół niego. Jeżeli naczelny geolog kraju uzna, że na danym terenie występują takie strategiczne złoża, a proszę Państwa, miejmy świadomość, że pod naszymi stopami jest prawdziwe Eldorado, to wtedy na tym terenie, jeżeli Państwo na przykład kupiliście działkę budowlaną, nie będziecie Państwo mogli się pobudować. Na tym terenie będzie możliwa tylko jakaś działalność rolniczo-leśna. Nie będzie można niczego zabudować. Ale proszę Państwa, to jeszcze jest najmniejsze zagrożenie. Dlaczego? Dlatego, że znacznie poważniejszą sprawą jest, i tutaj możecie Państwo wysłuchać opinii prawnika, to znaczy doktora Tomasza Woźniaka z Ordo Iuris, który no po prostu tłumaczy widzom, jakie będą konsekwencje tego typu rozwiązań własnościowych. A mianowicie jego zdaniem, prawda, nie dojdzie do wywłaszczania, ale to skomentuję za chwilę, tylko że po prostu nie będziemy mogli skorzystać z naszej własności. To znaczy, na przykład nie będziemy mogli się pobudować na danej działce i nawet jeżeli ona była droga, to po prostu ona automatycznie w momencie wpisania do czy umieszczenia na mapie tego typu złoża strategicznego, po prostu nasza własność traci radykalnie wartość i również mogą być kłopoty z przekazaniem tego następnym pokoleniom. Ale proszę Państwa, ja tutaj pójdę dużo dalej. Zresztą zgodnie z tym, co o tym mówiła pani Teresa Adamska i pani mecenas Tarnawa-Gwóźdź, tak naprawdę to może mieć no, bardzo katastrofalne dla nas konsekwencje. Dlaczego? Dlatego, że ten główny geolog kraju i jego ekipa będą w bardzo wąskim gronie podejmować decyzje administracyjne
o udzielaniu licencji na wydobywanie określonych złóż. Udzielaniu tychże licencji zarówno podmiotom państwowym, jak i podmiotom prywatnym. I to zarówno polskim, jak i międzynarodowym. Ja w takim innym filmie pod tytułem Kongo Warszawa, wspólna sprawa, czyli o nieszczęściu posiadania cennych złóż naturalnych, opisywałam tak zwaną międzynarodową mafię wydobywców surowców naturalnych. To bardzo często są oligarchowie. To bardzo często jest po prostu mafia. No, na przykład na Ukrainie takimi potentatami właśnie do wydobywania surowców naturalnych, bo Ukraina też ma nieszczęście być Eldorado europejskim. W zasadzie tylko dwa kraje są takie znacząco bogate. To jest Polska właśnie i Ukraina. Więc na Ukrainie, prawda, to jest między innymi Ihor Kołomoyski i to jest na przykład Achmatow, który jest naprawdę mafiozo i on miał pozwolenie na wydobywanie wszystkich tych skarbów metali ziem rzadkich, które się znajdowały na terenie tych dwóch republik, to znaczy Donbasu i Ługańska. No i mówi się, że to był niesłychanie bogaty, wpływowy człowiek, że ta cała historia o te dwie separatystyczne republiki to było po prostu po to, żeby on mógł naprawdę wykorzystać te swoje koncesje. I proszę Państwa, z tym możemy mieć do czynienia. I niestety to prawo zadziała tak, że my nie będziemy mieli jako obywatele żadnej ochrony prawnej. To znaczy, jeżeli nasza nieruchomość zostanie uznana za najlepsze miejsce do dojścia do jakiegoś złoża, to niezależnie od tego, kto będzie to złoże eksploatował, możemy dostać nakaz eksmisji i nie są przewidziane żadne odszkodowania. I nie ma możliwości odwołania administracyjnego od takiej jednoosobowej decyzji. Oczywiście, no, można zawsze się wdać w proces, ale prawda, no, nigdy nie wygramy z kimś znacznie ekonomicznie silniejszym od nas. I tutaj, proszę Państwa, moja cicha pretensja do tych spośród działaczy czy liderów antysystemowych, którzy na etapie, kiedy pani Adamska i Tarnawa mobilizowały społeczeństwo do tego, żeby no, prawda, wyrażało swoją wolę w stosunku do senatorów i posłów, no to parę osób, które ja bardzo lubię i szanuję, podnosiło kwestię, że przecież w tej ustawie nie ma żadnego zapisu takiego, no po prostu kodeksowego, nie ma żadnego paragrafu, że ludzie mieszkający czy posiadający jakąś własność na tych terenach objętych tą ustawą, że oni będą wywłaszczani. Proszę Państwa, ci ludzie, no, znakomici prawnicy, rozumowali w kategoriach prawa rzymskiego, tak zwanego prawa kontynentalnego. Natomiast przepisy dotyczące własności, akurat w tej ustawie, zostały ewidentnie napisane przez kogoś z zewnątrz. Albo to jakieś, prawda, struktury unijne, albo wręcz agencja typu McKinsey, a dlaczego to ja Państwu wytłumaczę w innym programie pod tytułem Wywłaszczamy strategicznie, zawłaszczamy. Po prostu to już jest absolutna wolta prawna i my się już znajdujemy w całej Unii Europejskiej na zasadach prawa morskiego, prawa brytyjskiego czy anglosaskiego, które jest prawem ekonomicznym i które właśnie nie precyzuje pewnych spraw,
przeciwieństwie do prawa kontynentalnego. Po co? Po to, żeby właśnie móc na zasadzie precedensu i ręcznych regulacji faworyzować tak zwanych możnych. Prawda? Bo to się wszystko wzięło z Carta Magna, z buntu baronów angielskich przeciwko królowi. Prawda? I ta tradycja no, że tak powiem, wisi nad całym światem w tej chwili zawisła. Więc proszę Państwa, to prawo jest tak skonstruowane, że to tak zwana własność gospodarcza, czyli tytuł posiadania koncesji, będzie miał tutaj pierwszeństwo. I tutaj naprawdę trzeba się z tego, trzeba sobie naprawdę zdawać sprawę, że to jest ogromny miecz Damoklesa, który wisi nad mieszkańcami 3/4 Polski. Znakomicie, proszę Państwa, o tym mówił inżynier Krzysztof Tytko. Możecie Państwo znaleźć jego wypowiedź na kanale Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych. To jest wypowiedź po rozprawie, jaką on miał w sprawie przejęcia PKN Orlen, a w zasadzie w sprawie fuzji Orlenu z PGNiG. I pan Tytko no, podkreśla, że to jest wojna ekonomiczna, którą my naprawdę przegrywamy. Ona się toczy od przeszło 30 lat. I myśmy w tej wojnie nie wykazali żadnej woli sprzeciwu, żadnej woli walki. I w tej chwili naprawdę, jego zdaniem, ta nowelizacja prawa górniczego i geologicznego jest jakby no, ostatnim gwoździem do naszej kuli. To jest coś, co, prawda, po łacinie by powiedziano finis coronat opus. To znaczy koniec wieńczy dzieło. Jego zdaniem w tym momencie oni już mają w ręku wszystko i oni już mają w ręku nasz los. I proszę Państwa, wracając do PiS-u i wracając do ich sztandarowego hasła wyborczego, musimy sobie zdać sprawę, że przeforsowaniem tej jednej ustawy oni nam naprawdę odebrali bezpieczną przyszłość. Odebrali nam majętność, prawo do majętności, czyli do bezpieczeństwa zabezpieczenia bytu nam samym i naszym bliskim. Odebrali nam potencjalnie prawo do zdrowia. Odebrali nam tak naprawdę poprzez psucie państwa, to znaczy poprzez wprowadzenie takich mechanizmów decyzyjnych, gdzie tak naprawdę można zagrabić wszystko i można każdego pozbawić wszystkiego. I dlatego, proszę Państwa, ja twierdzę, że jeżeli w ogóle dojdzie do tych wyborów, to oni po prostu nie mają żadnych szans. Dlaczego? Ano dlatego, że ponieważ ja tutaj byłam aktywna i wyprodukowałam te ileś tam filmików w sprawie tej ustawy, to wobec tego teraz ludzie mi przysyłają. Jakby różnego rodzaju wypowiedzi, różnego rodzaju memy, różnego rodzaju filmiki o tym, jak Polacy zareagowali na tę sytuację. Bo oczywiście, proszę Państwa, no, naród polski tak już ma, że po prostu prześpi wszystko. Przed szkodą absolutnie jesteśmy głupi. Natomiast w tej chwili jest szok przebudzenia po szkodzie. I naprawdę, proszę mi wierzyć, że te emocje buzują i idą kreszczem. Naprawdę. I w związku z tym, no, z tego, co mówią komentatorzy,
Trudno się dziwić, że jest panika w PiS-ie. Tym bardziej, że oni, dla mnie to jest niezrozumiałe, po prostu dlatego, że oni po prostu się podkładają sami. No, to pierwsze pytanie referendalne, czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? No to przecież każdy, kto obserwuje życie polityczne, społeczne i ekonomiczne, no wie, że jest to czysta kpina. Zwłaszcza, prawda, w kontekście różnych ruchów gospodarczych, no chociażby Orlenu. Dla mnie, przyznam się szczerze, że jest to zagadka, bo nie wierzę, żeby Polacy się nie obudzili i nie wierzę, żeby Polacy tego nie usankcjonowali. Nie usankcjonowali. Przeurna. Dlatego no, musiała być albo bardzo duża marchewka czy kiełbasa, albo, ale nawet tego nie, nawet aż tak źle o nich nie myślę. Myślę, że najprawdopodobniej chodziło o jakieś bardzo duże międzynarodowe naciski. I to niekoniecznie unijne. I teraz cóż, proszę Państwa, przegłosowano, można by sobie powiedzieć, że klamka zapadła. Ale zacytuję Państwu pewnego szubrawca, zresztą brytyjskiego, nomen omen, to znaczy Winstona Churchilla, nigdy, 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 nigdy się nie poddawaj. I proszę Państwa, na szczęście jesteśmy tutaj wszyscy pod wodzą dwóch bardzo walecznych kobiet. To znaczy, ja żartobliwie o nich mówię, o pani Teresie Adamskiej, że ona jest hetman wielki koronny. Natomiast o mecenas Katarzynie Tarnawie Guść mówię, że ona jest hetman polny. Po prostu dlatego, że ona jest taką główną dowodzącą tym wojskiem, tym pospolitym ruszeniem świadomych Polaków. I proszę Państwa, bardzo serdecznie polecam ten film. To jest wypowiedź pani Kasi na dożynkach u Tadzia rolnika. To jest jej komentarz do zaistniałej sytuacji i no jakby tak perspektywa tego, co my tutaj możemy w tej sprawie zrobić, żeby nie dopuścić do katastrofy, a wręcz przeciwnie, żeby przejąć inicjatywę i spróbować to państwo naprawić. Proszę Państwa, no, niebywale istotna wypowiedź, również dlatego, że pani mecenas mówi, że jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie w bardzo wielu wymiarach. Ja tutaj nie mogę powiedzieć więcej, ale zachęcam tych z Panów, którym może grozić wejście w kamasze, czy tych z Państwa, którzy nie chcieliby powtórnie, jeżeli taka sytuacja się przydarzy, nie chcieliby powtórnie skorzystać z dobrodziejstw eliksiru. Naprawdę zachęcam do obejrzenia tej wypowiedzi. Ona jest krótka, pani mecenas jest bardzo konkretna i oszczędna w słowach. Naprawdę warto. I ona tam również zarysowała plan akcji. To znaczy, co możemy i co musimy zrobić. Informacje o tym wszystkim możecie Państwo już w tej chwili znaleźć na dwóch stronach. To jest strona www.kasiatarnawa.pl. Tutaj znajdziecie Państwo pisma do pobrania. I z panią Katarzyną współpracuje pani ze strony Rebel24. I tutaj również możecie Państwo znaleźć komplet tych informacji, jak działamy, o co chodzi i jak to zrobić konkretnie. Więc proszę Państwa, pierwsza akcja, i to naprawdę już jest na teraz, to musimy wysyłać gremialnie, ale to naprawdę wszyscy,
od osecka po starca musimy jak najszybciej zawalić Pałac Prezydencki naszym sprzeciwem i naszym wezwaniem do prezydenta do niepodpisywania ustawy o zmianie prawa górniczego i geologicznego. Jak Państwo wejdziecie na tą stronę, ja oczywiście wszystkie linki umieszczę w opisie, to znajdziecie Państwo całe uzasadnienie. Ja go nie będę w tej chwili czytała, przeczytam tylko pierwszy akapit, bo on jest najważniejszy. Jako przedstawiciele narodu polskiego wzywamy Pana do podpisywania ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze i natychmiastowego skierowania przedmiotowej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego jako projektu rażąco naruszającego naszą Konstytucję RP, w tym podstawowe zasady państwa prawa oraz fundamentalne zasady praw i wolności obywatelskich. I to jest, proszę Państwa, pierwsza akcja na dziś, na już. I liczę, że ona będzie równie znacząca jak wysyłka naszych maili do senatorów, a potem do posłów. Jeżeli stanie się tak, że prezydent mimo wszystko tą ustawę podpisze, kolejna akcja, tylko jeszcze, prawda, tutaj nie ma odnośnego druku czy odnośnego pisma. Mamy możliwość zmobilizowania grupy przynajmniej 30 senatorów świadomych, którzy odrzucili to prawo kaduka, czy kaduczne prawo. Mamy możliwość zmobilizowania ich, żeby to oni wnieśli do Trybunału Konstytucyjnego prośbę o zbadanie tej ustawy pod kątem zgodności z konstytucją. I proszę Państwa, to są działania na najbliższe tygodnie, ale jest jeszcze inna inicjatywa, która jest znacznie bardziej dalekosiężna, ale być może też jest poważnym krokiem w naprawie państwa polskiego i w naprawie tej naprawdę partyniackiej i korupcjogennej rzeczywistości tego świata polityki. A mianowicie możecie to Państwo się z tym zapoznać. To jest bardzo konkretny projekt mecenas Tarnawy Gwóźdź i pana Artura Lalaka, żeby zebrać w naprawdę bardzo krótkiej perspektywie, bo do 6 września, 500 000 podpisów pod pytaniami do dołożenia do referendum tego, które się ma odbyć przy urnach wyborczych. Byłoby to referendum przeciwko bezkarności rządzących. Również, ponieważ czas jest bardzo krótki, wobec tego możecie już Państwo znaleźć na tych dwóch stronach, które wspomniałam, odpowiednie dokumenty do pobrania. Chodzi o to, że będą potrzebne karty z podpisami. I należy najszerzej i jak najszybciej to uskutecznić, po to, żebyśmy mogli się zmieścić w tym terminie październikowym. Jeżeli nie, to wtedy są 3 miesiące na to, żeby te 500 000 podpisów zebrać. A stawka jest ogromna. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli Polacy by się odpowiedzieli pozytywnie na te dwa pytania proponowane, to wtedy znikłyby immunitety poselskie, jak również znikłyby immunitety sędziowskie czy immunitety samorządowców. I proszę Państwa, ci ludzie
podlegaliby odpowiedzialności prawnej, karnej i finansowej za podejmowane błędne decyzje. Co po prostu w dłuższej perspektywie zablokowałoby możliwość powtórzenia takiego numeru, jak to miało miejsce ostatnio. Kiedy, prawda, suweren, czyli naród, wyraża swój sprzeciw, samorządowcy idą ławą, oprotestowywują, senatorzy każą wyrzucić do kosza, a partia głosuje za. Po prostu dlatego, że na mocy tego referendum weszłyby takie mechanizmy regulujące te sprawy, że przestaliby się wreszcie pchać do polityki ludzie, którzy tam idą, żeby się nachapać. Przepraszam za kolokwializm. Drugie pytanie proponowane to jest, żeby po prostu pozbawić części apanaży, a tutaj się akurat skoncentrowano na pozbawieniu tak zwanych służbowych samochodów, bo okazuje się, że prawdopodobnie Polska ma najbardziej rozbudowany system właśnie tego typu apanaży motoryzacyjnych. I proszę Państwa, to jest sprawa pilna, to już ruszyło. Proszę uprzejmie dołożyć się do tego, bo czasu jest bardzo mało. 500 000 podpisów to naprawdę wymaga bardzo dużej mobilizacji. I proszę Państwa, to nie jest jedyne pytanie referendalne, jakie jest w tej chwili sugerowane w tak zwanym antysystemie, dlatego że pan Krzysztof Tytko i środowisko wokół niego skupione w tak zwanym obywatelskim komitecie do spraw obrony złóż naturalnych, czyli OKOPZ, oni też mają pytanie referendalne o uwłaszczenie Polaków i też muszą w tej sprawie zebrać 500 000 podpisów. Stąd apel pana Krzysztofa Tytko w rozmowie z redaktorem Edytą Paradowską na pl.1tv, żeby jak najbardziej doszło do zjednoczenia tych wszystkich środowisk i żebyśmy połączyli siły, bo naprawdę ja tutaj się, ja jestem bardzo ostrożna w słowach, ja raczej nie przesadzam, ale tutaj podzielam opinię zarówno pani mecenas Tarnawy, pani Teresy Adamskiej, jak i pana Krzysztofa Tytko, że mamy do czynienia, no takie hasło jest, że mamy tutaj do czynienia, prawda, z czwartym rozbiorem Polski, ale ja bym powiedziała, że mamy do czynienia naprawdę z definitywnym zaborem polskiego mienia pod wszelkimi postaciami, bo proszę Państwa, to jest trend światowy i naprawdę to paskudne zdanie nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy wisi nad nami wszystkimi i ja to jeszcze rozwinę w kolejnym programie. Także mamy wspaniałych społeczników, mamy wspaniałych samorządowców, tylko oni potrzebują naszego udziału. Oni mają świetne rozeznanie sytuacji, są prawdziwymi ekspertami w swoich dziedzinach, mają sensowne, dalekosiężne rozwiązania, tylko bardzo często idą w szyku rozproszonym, no i po prostu potrzebują, żebyśmy ich wsparli naprawdę, naprawdę hurmem, naprawdę ławą. I teraz, proszę Państwa, kolejna taka propozycja zablokowania wejścia w życie, przynajmniej na niektórych terenach, tam gdzie będą mądrzy samorządowcy, zablokowania tego pomysłu zatłaczania CO2 pod ziemię. To jest z kolei inicjatywa
pani Teresy Adamskiej i środowiska wokół niej skupionego, to jest pomysł doktora Marka Pilawskiego, ekologa, mianowicie, żeby zachęcić samorządowców, od wójta począwszy, żeby na podstawie też konsultacji z wyborcami bądź pytań referendalnych pytali, czy mieszkańcy danej gminy chcą, bo te sprawy są wzajemnie się wykluczające, chcą podejmować inicjatywy geotermalne na ich terenie. Po co? Po to, żeby właśnie zablokować te rozwiązania zatłaczania tego dwutlenku węgla. I tutaj możecie Państwo obejrzeć rozmowę pani Teresy Adamskiej z redaktorem Dobrzyńskim, dlatego że naprawdę mamy ogromne bogactwo gorących skał, gorących wód i możemy praktycznie no, radykalnie obniżyć koszty naszego ciepła i naszej energii elektrycznej. Więc jak Państwo widzicie, akcja, reakcja. Ja postrzegam całą tą sytuację pozytywnie. To znaczy uważam, że Bogu dzięki zaczynamy się budzić. Bogu dzięki zaczynamy się organizować, a potencjał w tym narodzie zawsze był ogromny. Niestety, no, mamy tendencję do przysypiania, ale jak już nas zbudzą, to biada tym, co chcą zagrozić naszemu bytowi narodowemu. Zaborcy coś o tym wiedzą. Proszę Państwa, zaproszenie z mojej strony na piąte z kolei spotkanie na kanale pani Moniki Cichockiej. Jest zaplanowane na sobotę na godzinę 9. Serdecznie polecam. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy ci główni aktorzy tych ostatnich wydarzeń, czyli ci, którzy nam sugerują bardzo konkretne działania, jak możemy się obronić, po prostu podadzą nam tam najbardziej aktualne wiadomości z frontu, powiedzą co, jak, gdzie i dlaczego. I proszę Państwa, to jest nasz naprawdę, to jest nasze być albo nie być. My się po prostu już nie mamy dokąd cofnąć, możemy tylko, prawda, dobyć szabel i iść do przodu. I odbić to wszystko, co pozwoliliśmy sobie przez ubiegłe 30-lecie odebrać. I żeby nie skończyć w minorowym nastroju albo w takim bardzo walecznym nastroju, proszę Państwa, takie małe perskie oczko ode mnie, że czasami zwycięzca to marzyciel, który nigdy nie odpuścił. Przegłosowali sobie, co przegłosowali, ale my odpuścić nie możemy. A ja bym tak zmodyfikowała to zdanie, że zawsze zwycięzca to marzyciel, który nigdy nie odpuści. I proszę Państwa, no już ostatnia uwaga. Z reguły uważa się, że pierwsza Rzeczpospolita upadła z powodu liberum veto. I tutaj też, prawda, były takie głosy, że no, przeciwko tej ustawie jest nadmierny, jest przesadzony, jest właśnie takim zrywaniem porządku prawnego państwowego. A ja Państwu na koniec powiem, że moim zdaniem pierwsza Rzeczpospolita upadła dlatego, że szlachta polska stosowała się do innej maksymy, a mianowicie za króla sasa, jedz, pij i popuszczaj pas.
I niestety myśmy przez te ostatnie 30 lat dokładnie się w tą maksymę wpasowali. I ocieramy się w tej chwili o prawdziwą katastrofę, narodową katastrofę. W związku z tym, żeby uniknąć czwartego rozbioru Polski, a taki rozbiór, i o tym też będzie film, jest, że tak powiem, wieszczony, i to nie tylko ze strony propagandy rosyjskiej, ale wspominają o tym Amerykanie, wspominają o tym oczywiście Brytyjczycy, zalecają to nawet Brytyjczycy i Niemcy, prawda? Już krążą takie mapki tego czwartego rozbioru Polski, więc póki jeszcze możemy, zróbmy to, co trzeba. I teraz, proszę Państwa, ostatnia sprawa. Jutro, a w zasadzie już dzisiaj, bo nagrywam w środku nocy, czyli 25 sierpnia, wchodzi w życie europejska ustawa o rynkach cyfrowych, tak zwany DSA. Oczywiście jest to europejski knebel na wszelkie niepożądane dla rządzących w danych krajach członkowskich informacje. Więc nie wiem, czy uda mi się jutro to wrzucić na któryś z moich kanałów YouTube'owych. To znaczy, przeznaczeniem tego filmu jest kanał Reset Resetu. Jeżeli ten film zostanie skasowany, proszę go szukać na Ramblu i na Odysei. Mam nadzieję, że tam będą znacznie bardziej liberalne algorytmy. Proszę Państwa, no cóż, to wszystko z mojej strony. No niestety znowu mi się nie udało zejść poniżej godziny, ale proszę Państwa, ta sprawa jest tak ważna i te wszystkie filmiki i wypowiedzi, które tutaj Państwu zaprezentowałam, są naprawdę na wagę złota. A nie mówię tutaj o moich filmach, tylko prawda o filmach ludzi, którzy no, są rozgrywającymi w tej historii. Ja jestem tylko słupem ogłoszeniowym. Naprawdę, proszę Państwa, proszę poświęcić trochę czasu, żeby się zapoznać z wypowiedziami tych ludzi i proszę poświęcić naprawdę bardzo dużo czasu na to, żeby uratować nas przed konsekwencjami tego fatalnego PiS-owskiego głosowania. Dziękuję Państwu uprzejmie i mam nadzieję, że uda nam się jeszcze spotkać mimo tego europejskiego knebla. Dziękuję bardzo.